Dzień dobry Państwu, nazywam się Rafał Górski, jestem prezesem Instytutu Spraw Obywatelskich. Witam w audycji Czy masz świadomość, w ramach której rozmawiamy o sprawach ważnych dla obywateli. Wszystkich naszych podcastów można słuchać na portalu www.instytutsprawobywatelskich.pl. Słuchaj, myśl, działaj! Mamy wyniki kolejnych niezależnych badań żywności. Food Rentgen i Fundacja Konsumentów opublikowały raport o pozostałościach glifosatu w kaszach z polskich sklepów, tym razem jaglanych. Instytut Spraw Obywatelskich jest partnerem raportu. Przeczytałem Państwu fragment tekstu na stronie Instytutu Spraw Obywatelskich. Fragment tekstu zatytułowanego Glifosatowa ruletka w kaszach jaglanych. Dzisiaj gościmy w audycji Czy masz świadomość Marcina Galickiego, współtwórcę programu Food Rentgen. Dzień dobry Marcinie. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Rafał. Marcinie, jakbyś mógł powiedzieć na początku, co najważniejszego dowie się konsument z Waszego ostatniego raportu? No, najważniejszą rzeczą, którą konsument dowiaduje się z naszego raportu, to jest lista produktów od tych czystych do tych z przekroczeniami. To jest chyba najistotniejsza informacja, której dotychczas chyba to bardzo rzadko się pojawia w sumie na rynku. Nie ma praktycznie instytucji, czy rzadko się zdarzają, które publikują faktycznie nazwy produktów tych i co w nich można znaleźć. Zazwyczaj wszystkie raporty, które są publikowane, to jest tak zwana papka statystyczna. Z nich się dowiadujemy przede wszystkim tego, że na przykład, że w 10% produktów znaleziono pozostałości, przy czym na przykład 3% miały przekroczenia. Dla konsumenta oznacza to praktycznie nic. W związku z tym, że które produkty szukać i które produkty kupować. Nic to nie oznacza dla konsumenta. No dobrze, a skąd w ogóle, bo będziemy o tym mówić szerzej, szczegółowiej w dalszej części audycji, ale chciałbym wrócić do początków. Skąd w ogóle pomysł na to, żeby takie raporty w Polsce przygotowywać? No, była długa droga faktycznie, to można zacząć można powiedzieć, bardzo dawnych dziejów, kiedy faktycznie stawaliśmy się świadomymi konsumentami w momencie, kiedy pojawiały się dzieci. To jest taki moment, w którym ludzie zaczynają szukać, zwracać uwagę na swoją dietę, na dietę tak, żeby dostarczyć dzieciakom jak najlepszych produktów. No i wtedy było zainteresowanie faktycznie produktami ekologicznymi. I ta fascynacja produktami ekologicznymi trwała dość długo. Długo, czyli ile to trwało? Z 10 lat? 5 lat? No, nawet 15 bym powiedział. Mój najstarszy syn ma 15 lat. I faktycznie, no, mimo że żyliśmy w gospodarce wolnorynkowej, no to ten system załatwiania żywności zdrowej, tak żeby było taniej, tak żeby ta żywność była zdrowa i dobra, no, dalej funkcjonował. To praktycznie informacja na temat dobrej jakości żywności rozchodziła się pocztą pantoflową. Ktoś informował, że jakiś rolnik ma dobre produkty i, no, i wtedy następowało zapisywanie. W międzyczasie przechodziliśmy też etap, w którym organizowaliśmy kooperatywy spożywcze, współpracowaliśmy z rolnikami. No i pewnego dnia pojawiła się taka niepewność, taki spadek zaufania w momencie, kiedy prowadząc rozmowy z jednym z rolników ekologicznych, padły takie słowa, że ten drugi rolnik ekologiczny po sąsiedzku, to on pryska, tak, stosuje pestycydy. Powiem tak, że obaj mieli certyfikaty ekologiczne i to wzbudziło naszą nieufność i mówimy, skoro nie jesteśmy w stanie ufać certyfikatom ekologicznym, no to co dalej, tak? No i wtedy pojawiła się myśl, no, chyba trzeba samemu zacząć sprawdzać produkty. I praktycznie od tego momentu
zaczęliśmy robić to. Na początku idea była taka, żeby sprawdzić lokalne produkty faktycznie i pokazać, że ich wyższość nad produktami z tak zwanej masowej produkcji. Zadział się na terenie Śląska i Małopolski. Wysłaliśmy zaproszenia do kilkudziesięciu producentów, tych malutkich, takich i mniejszych, średnich, z prośbą o dołączenie. Z zaproszenia skorzystała dosłownie garstka. W sumie na pierwszym etapie przebadaliśmy 16 produktów od dosłownie kilku producentów. No i pierwsze zaskoczenie. Otóż praktycznie żaden produkt lokalny nie był w 100% wolny od pozostałości chemicznych, przy czym 50% nie spełniało normy. I to nas w ogóle poraziło dość mocno. Szczególnie, że część produktów sami kupowaliśmy i byliśmy pewni ich jakości. Wśród nich między innymi właśnie kasza jaglana i gryczana od takiego małego producenta lokalnego, z którym zresztą w jakiś sposób zdążyliśmy się zaprzyjaźnić. I w późniejszej rozmowie z nim, jak powiedzieliśmy, że jest przekroczenie, to właścicielka firmy praktycznie z płaczem mówi: ja od 10 lat podaję tą kaszę swoim dzieciom, a kupuję ją od rolnika, który twierdził, że jest uprawiana w sposób ekologiczny, ale nie ma certyfikatu. Wtedy to było bodajże na kaszy jaglanej 5-krotne przekroczenie pestycydu, na kaszy gryczanej 10-krotne przekroczenie. Który to był rok? To był rok 2016. Mhm. 4 lata temu. Mhm. Tak. I praktycznie producent poinformował nas, że praktycznie z dnia na dzień zerwał kontrakt z danym rolnikiem. No ale jakby to był też moment, kiedy stwierdziliśmy, już nie będziemy pytać nikogokolwiek o to, czy zgadza się na badanie produktów. Po prostu weszliśmy do sklepów i zaczęliśmy robić badania. Pierwszym takim badaniem było badanie płatków śniadaniowych. Dlaczego płatki w ogóle? My akurat płatków takich śniadaniowych, gotowych nie stosujemy, sami sobie mieszamy różnego rodzaju owsianki. Natomiast taka była sugestia internautów. My zrobiliśmy sondę internetową. Zadaliśmy ludziom pytanie, co przebadać, wskazując konkretne grupy. No i akurat płatki śniadaniowe były jako pierwsze. Nie wiem dlaczego, przypuszczam, że no płatki śniadaniowe ludzie uważają za zdrowe, tak? To było ciekawym doświadczeniem, w związku z tym, że po przebadaniu okazało się po pierwsze, że w tych płatkach śniadaniowych jest bardzo dużo różnego rodzaju dodatków żywnościowych, które można zidentyfikować na poziomie czytania etykiety. Bardzo duża ilość cukru w tych produktach. Zidentyfikowaliśmy praktycznie 15 substancji słodzących i znaleźliśmy produkty, które miały nawet 30% cukru w produkcie, tak? Czyli podając dziecku miseczkę na przykład tych płatków śniadaniowych, musimy sobie wyobrazić, że 1/3 tej miseczki to jest cukier. Mhm. Z czym trzeba pamiętać, że cukier powoduje hiperaktywność u dzieci i wtedy zrodziło nam się pytanie takie, czy mamy epidemię w Polsce ADHD, czy może to jest po prostu nadmierna podaż cukru, tak? To pytanie nie zostało na razie, zostało bez odpowiedzi. Mam nadzieję, że ktoś to sprawdzi i przeanalizuje. Zobaczymy. A mam tutaj takie pytanie, czy na początku tej drogi próbowaliście się orientować, jak to wygląda na zachodzie, czy takie badania są robione? To znaczy, tak, orientowaliśmy się, akurat są kraje, które mają dość długą tradycję badania produktów konsumenckich. Nasz sąsiad w Niemczech jest instytucja, która kryje się pod domeną test.de i oni badają akurat od 1960,
któregoś roku bodajże. I to jest instytucja sfinansowana przez fundusze państwowe. Mają zasilanie z funduszy państwowych. I praktycznie już ponad 50 lat sobie funkcjonują i chyba dość dobrze funkcjonują. Wydają praktycznie co roku ileś raportów na temat różnych produktów. Oni akurat nie skupiają się wyłącznie na produktach spożywczych, badają wszystkie produkty konsumenckie, analizując, czy to sprawdzając wytrzymałość butów, sprawdzając, porównując sprzęt elektroniczny, także mają ogromne doświadczenia. A w Polsce rozumiem, że w tej chwili są, czy jest jakiś system, czy w tym systemie może są dziury, że to, co opowiada, że wy jako obywatele oddolnie musieliście zacząć robić kontrolę? W Polsce funkcjonują urzędowe kontrole, takie jak w tym momencie Państwowa Inspekcja Sanitarna, a pod nią Sanepid, Inspekcja Handlowa. Natomiast to są instytucje, których celem jest przede wszystkim wyszukiwanie nieprawidłowości. Tak? One nie publikują informacji, rankingów na temat produktów, tylko praktycznie szukają tych niebezpiecznych produktów. Przy czym trzeba pamiętać, że produkt niebezpieczny w ich mniemaniu to jest taki, to nie jest taki, który nie spełnia normy, czyli tego najwyższego dopuszczalnego poziomu pestycydu na przykład, tylko to jest produkt, który stanowi zagrożenie, czyli w momencie, kiedy na przykład produkt ma przekroczenie, to jest wysyłany do dalszej analizy do toksykologa. I toksykolog na podstawie różnych analiz stwierdza, czy produkt wymaga wycofania z rynku, czy nie. Często się zdarza, że produkt, mimo że ma przekroczenie, zostaje na tym rynku z tego względu, że toksykolog stwierdza, że produkt faktycznie jest nielegalny, natomiast nie stanowi zagrożenia. Przy czym trzeba też pamiętać, jak jest definiowane zagrożenie przez toksykologów. Otóż oni sprawdzają tak zwaną toksyczność ostrą, czyli czy produkt stanowi bezpośrednie zagrożenie dla życia człowieka. To jest definiowane bodajże ta toksyczność ostra takim współczynnikiem LD50, z angielskiego Life of Death 50%. Oznacza to tyle, że ile trzeba spożyć danej substancji, żeby 50% populacji zmarło w wyniku spożycia. Tak? I to jest właśnie ta toksyczność ostra. Tutaj w naszych rozmowach z naukowcami jakby przewijał się ten temat, natomiast pojawiły się też inne wątki, że oprócz tej toksyczności ostrej bardzo mało zbadane są tak zwane kwestie długotrwałego przyjmowania różnego rodzaju substancji szkodliwych, które nie kładą nas trupem zaraz przy półce sklepowej czy chwilę później, tylko po prostu oddziaływują na nasze zdrowie przez długi czas, jak również oddziaływanie mieszanek różnych substancji na nasz organizm. Z chemii, ze szkoły podstawowej wszyscy pamiętamy mieszanie różnego rodzaju substancji, które albo z siebie znosiły, albo wzmacniały swoje działanie. Tak? I teraz z informacji od naszych naukowców, generalnie na stan dzisiejszej wiedzy my jesteśmy w stanie zbudować model naukowy oddziaływania na siebie trzech substancji różnego typu, do trzech substancji. Powyżej trzech zaczyna się robić problem. To tutaj matematyka znowu wchodzi. Jeżeli problem mamy w sensie, na przykład. Że już trudno to zbadać, tak? Trudno zbadać, nie ma metodologii. Dokładnie tak. Nie ma metodologii, ciężko jest zbudować model. Zresztą, komu by się chciało budować model? Jest to nieopłacalne, kosztuje środki i zaburza cały proces.
Jasne, a to jeszcze spytam, bo to bardzo ciekawa ta kwestia toksyczności ostrej i tego, że GIS, Państwowa Inspekcja Sanitarna bada, ale nie wycofuje. A czy to jest metodologia, która jest podobna do tej, którą ma ta niemiecka agencja rządowa, kontrolna, czy w Niemczech inaczej postępują z tymi produktami? To znaczy w Niemczech, ja dokładnie nie znam tego pełnego systemu, natomiast tam są takie, tak jak nasz Państwowy Inspektorat Sanitarny, który bada, kontroluje jakość żywności i wyłapuje te niebezpieczne, natomiast oprócz tego funkcjonuje ta instytucja, która patrzy z perspektywy konsumenckiej, czyli robi rankingi, tak? To są dwie Aha. niezależne instytucje. Tak? W Polsce brakowało tego typu instytucji, która by sprawdzała faktycznie, która by dostarczała konsumentów tej podstawowej informacji. W Polsce to wszystko jakoś tak funkcjonuje na zasadach reaktywności. To znaczy, jeżeli konsument ma problem, to może sobie zadzwonić na bezpłatną infolinię i dostać poradę prawną, tak? Czyli musi mieć problem, żeby dostać poradę, co ma z tym zrobić, tak? Natomiast nie ma takich instytucji. Nie było dotychczas takich instytucji, które by w jakiś sposób dostarczały tej wiarygodnej informacji na temat jakości produktów, na podstawie których konsument mógł sobie wybrać produkty, które mu odpowiadają, tak? Tak jak jest, rozumiem, to w Niemczech i tam po prostu dokładnie tak. finansowane z publicznych, z podatków Niemców, instytucja publikuje, robi te rankingi, bada, robi rankingi i Niemcy mogą, rozumiem, polegać na tych wynikach i zgodnie z nimi dokonywać swoich wyborów codziennych konsumenckich. Dokładnie i wy, tak. I wy, rozumiem, próbujecie przecierać szlak w Polsce, bo to trochę jako inicjatywa Food Rentgen, rozumiem, współpracy z Fundacją Konsumentów, robicie takie właśnie rankingi. Tak, dokładnie tak. Publikujemy raporty, rankingi produktów, w których można znaleźć informacje na temat produktów, poczynając od góry tabeli czystych, wolnych od pozostałości pestycydów. Ostatnie dwa raporty skupiały się głównie na glifosacie, aż do produktów, które miały przekroczenia. Ostatni raport na temat kaszy. Tak. Jasne, jasne. To zaraz przejdziemy do tego. A jeszcze cię spytam, bo tak mi teraz się nasunęło takie pytanie. Co ci intuicja podpowiada? Dlaczego nie ma w Polsce takiej instytucji jak ta niemiecka, która by publikowała te rankingi? To jest dobre pytanie. Wolałbym nie spekulować. Mm-hmm. Przypuszczam, że jest wiele, wiele czynników, które na to wpływa. Na pewno brak środków, tak. No, z drugiej strony przypuszczam, że nie jest taka instytucja, nie jest wygodna dla firm, którym czy producentów, którzy starają się jednak kształtować ten rynek pod siebie, tak? Mhm. W Polsce ten konsument, te organizacje konsumenckie są słabe, tak? I mają małą moc oddziaływania w odróżnieniu do różnego rodzaju organizacji lobbyingowych, biznesowych, które faktycznie mają profesjonalnych lobbystów, którzy w jakiś sposób kontrolują ten proces ustawodawczy. No, ten drugi argument mnie przekonuje, jeśli chodzi o biznes, że on po prostu próbuje ustawiać warunki gry. Natomiast ten pierwszy, no, powiem szczerze, że nie do końca, bo to tak spytam, takie badanie tych ostatnich, którego wynikiem jest ten ostatni raport Kaszy Jagiellonych, to są jakie koszty?
No w zależności od tego, czy znaczy samo badanie ono nie jest takie drogie, bo generalnie, znaczy drogie, to jest oczywiście relatywne, bo dla przeciętnego konsumenta, który chciałby sobie sprawdzić produkt, każdy produkt ze swojego życia, no to każdy produkt to jest około 400 zł trzeba przeznaczyć. Co? Dla przeciętnej rodziny przypuszczam, no jest to dość znaczny wydatek. Tak? Nie wiem, no tak. Ale w skali państwa... Plus 400. To jest... Masło plus 400, nie? No i tak dodając sobie, tak? W skali państwa faktycznie to są niewielkie koszty. W skali instytucji zdecydowanie. No dobrze. Czyli ten argument o kosztach myślę, że możemy odłożyć na bok. Natomiast kwestia tego ostatniego raportu. Co, jakbyś mógł powiedzieć, co z niego wynika? Ostatni raport dotyczący kasz jaglanych był bardzo ciekawym raportem. Z tego względu, że zrobiliśmy dwa badania zamiast jednego. Pierwsze badanie zrobiliśmy we wrześniu 2019 roku, gdzie przebadaliśmy 10 kasz jaglanych i powtórzyliśmy badanie w styczniu 2020 dla tych samych dokładnie kasz. I to, co nas mocno zaskoczyło, to, że w kontekście żywności niecertyfikowanej praktycznie nie możemy mieć pewności, czy kupujemy produkt dobry, czy z pozostałościami, czy z przekroczeniami wręcz. Bo praktycznie produkty, które w pierwszym badaniu okazały się wolne od pozostałości glifosatu, w drugim badaniu praktycznie zjechały na sam dół, nawet do 46-krotności przekroczenia normy. Rozumiem, że one nie miały certyfikatu, tak? Nie miały certyfikatu. Nie. Natomiast produkty certyfikowane, to jest dobra wiadomość, praktycznie nie znaleźliśmy jeszcze produktu certyfikowanego, który by zawierał w sobie pozostałości, czy to pestycydów w przypadku płatków śniadaniowych, czy to właśnie glifosatu, jeżeli chodzi o kasze gryczane i jaglane. Czyli a ten pomysł na te dwa badania wziął się skąd? Bo wcześniejsze raporty robiliście jedno badanie i publikowaliście, a teraz zrobiliście w odstępach. To znaczy pomysł, pierwotnie mieliśmy opublikować w jednym momencie zarówno kasze gryczane i kasze jaglane. Natomiast tutaj pomysł, żeby rozdzielić te kasze, powstał po stronie naszego partnera Fundacji Konsumentów, tak żeby faktycznie najpierw opublikować kasze gryczane, a potem zrobić drugie badanie i zrobić kasze jaglane. Dlatego też, żeby wyniki były bardziej aktualne, to powtórzyliśmy badanie i rozumiem. Też to była też dla nas ciekawe doświadczenie, żeby sprawdzić, jak się faktycznie kształtuje jakość u tych producentów, u których już sprawdziliśmy, czy w tych produktach, w których już sprawdziliśmy wcześniej. A czy ci producenci, oni wiedzieli, że sprawdzaliście ich za pierwszym razem, mogli coś poprawić, czy to jakby było trzymane w tajemnicy? Za każdym razem to my wchodzimy po prostu do sklepu, kupujemy produkty, nie informujemy producentów, że będziemy robić takie badanie. Taka informacja idzie do producentów w momencie, kiedy znajdujemy przekroczenie. Wtedy informujemy takiego producenta, że znaleźliśmy przekroczenie i proponujemy dokonać jakiś korekt, w sensie doprowadzenie do jakby sytuacji i poinformowanie nas o tym, tak żebyśmy mogli zawrzeć tę informację w raporcie. Jednocześnie wysyłamy informację do głównego inspektoratu sanitarnego z informacją, że znaleźliśmy takie przekroczenie z wynikami badań. A ile dajecie czasu producentowi, żeby coś zrobił? Tutaj, to znaczy tak, w zależności przy kaszach gryczanych bodajże to były 3 tygodnie. W przypadku kasz jaglanych dla pierwszego badania no to było 3 miesiące.
Natomiast przy drugim badaniu pierwotnie było 2 tygodnie, ale w związku z tym, z obecną sytuacją w Polsce epidemiologiczną, no to też praktycznie mieli 2 miesiące na dokonanie zmian. Jakie były reakcje firm? To znaczy przy pierwszym badaniu przy kaszach gryczanych praktycznie tylko 2 firmy odpowiedziały i to w kontekście kasz jaglanych. O kaszach gryczanych nic nie wiedzieliśmy, zero reakcji. Przypuszczam, że producenci tutaj stwierdzili, że jest jakaś organizacja nieznana, która dokonuje badań, to można olać. Natomiast rynek pokazał, że nie do końca. Ileś tych firm próbowało potem prowadzić polemikę z nami poprzez media. To też niezbyt dobrze chyba się skończyło dla nich, bo faktycznie konsumenci zareagowali w taki sposób, w jaki powinni zareagować konsumenci, czyli obudziła się ta świadomość konsumencka i ludzie zaczęli głosować swoimi portfelami. Dostaliśmy informacje na temat tego, że faktycznie pospadały przychody poszczególnych firm, szczególnie tych, które w jakiś sposób zaczęły kwestionować się i oczerniać naszą organizację. A czy nie było gróźb sądowych, pozwów, nie wiem? W pierwszym badaniu nie były słowne takie groźby, natomiast praktycznie szybko firmy, które stosowały tego typu zabiegi, odpuszczały. W przypadku drugiego raportu, czyli kasz jaglanych, dostaliśmy na piśmie taką informację, że wszelkie próby tego publikacji raportu będą niosły skutki prawne. Czy niosą te skutki, to się okaże. Jesteśmy tydzień po publikacji raportu i zobaczymy, jak rynek zareaguje, jak poszczególni producenci zareagują. A jaki miał rezonans? Jakie miały rezonans te raporty wasze? Czy opinia publiczna, media były tą pracą waszą zainteresowane i owocami? Tak. Nasze publikacje praktycznie cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem mediów. Media, no jest to ciekawy temat, tak? Natomiast media, tu trzeba przyznać, że szukają sensacji, tak? Im jest gorzej, tym jest lepiej. To jest troszeczkę niezbieżne z naszym celem, bo naszym celem jest to, żeby szukać jak najlepszych produktów. Bo uważamy, że to jest informacja, która no, jest wartościowa dla konsumentów. Bo dla mnie, dla konsumenta, no, nie ma znaczenia, czy coś jest, co jest złe. Tak? Ja szukam dobrych produktów. Ja potrzebuję podać swoim dzieciom jak najlepsze produkty. Tak? I to jest dla mnie cenna informacja. Natomiast wiadomo, no, psychika człowieka, czy w ogóle człowiek jest tak skonstruowany, że zawsze ten tygrys szablozębny jest najlepszą informacją. Czyli media skupiają się na tym, żeby podawać informacje o tych przekroczeniach, natomiast mnie interesują się tym, co tych produktami czy poleceniami produktów, które są dla naszego zdrowia bezpieczne. No tak, zdecydowanie. Niezależnie jaką informację wysyłamy do mediów, zawsze są wyciągane te najgorsze przypadki, co zresztą widać po ostatnich tytułach. Wykryliśmy 46 przekroczenie, więc jakby ten tytuł, mimo że w naszym tekście było bardziej informacja o ruletce, tak jak jest na waszej stronie tutaj, natomiast no, media poszły właśnie w 46 przekroczenie, że jest tragicznie, że no, i takie informacje są publikowane. Jasne. Tak obserwując te efekty pierwszego raportu o kaszach gryczanych, no myślę, że dużym sukcesem, no właśnie nie wiem, jak ty to oceniasz, ale tak na pierwszy rzut oka wydaje mi się, że to dużym waszym sukcesem jest to, że w lutym główny inspektor sanitarny zapowiedział, że w 2020 roku no dokona, przebada próbki żywności na obecność pozostałości glifosatu. Czy to jest dobra wiadomość? Jak ty to, czy to jest tylko PR-owe działanie?
Myślę, że to czas pokaże, czy to jest dobra wiadomość, czy PR-owe działanie. Natomiast no, na pewno dobrą wiadomością jest to, że inspektorat będzie sprawdzał więcej próbek, bo informacja z roku 2000 bodajże 17 była taka, że w Polsce bada się laboratoryjnie około 3000 próbek produktów. To jest naprawdę bardzo mała skala, tak? Robi się około, bo tam była chyba informacja, że około 60 tysięcy kontroli się przeprowadza, z czego 3 tysiące bada się laboratoryjnie. Czy masz świadomość? Dostarczamy Ci treści bez cenzury i bez reklam. Potrzebujemy Twojego wsparcia. Dorzuć się do mediów obywatelskich. Wpłać darowiznę. Link do wpłat znajdziesz w opisie do podcastu. Słuchaj, myśl, działaj. A twoim zdaniem, ile to powinno być? Jakie to liczby powinny tutaj wchodzić w grę? Myślę, że zdecydowanie większe. 3000 produktów to jest mniej więcej asortyment średniej wielkości sklepów w miejscowości około 30 tysięcy mieszkańców, tak? To mniej więcej tak wygląda. Jest zdecydowanie więcej produktów. To jest kropla w morzu potrzeb, jeżeli chodzi o badania. Natomiast 80 tysięcy już brzmi lepiej, natomiast tutaj też były takie informacje, płynęły z rynku, że instytucje typu Food Rentgen nie mają racji bytu, w związku z tym, że są inspektoraty, które mają za cel badanie produktów. Natomiast to, co my powtarzamy, że jest potrzebny inspektorat, który prowadzi taką kontrolę i jest potrzebna ta strona trzecia, zaufana strona trzecia, czyli organizacje pozarządowe, które tak zwane te watchdogi, które w jakiś sposób sprawdzają na własną rękę również produkty i publikują, dostarczają informacje konsumentów. Co zresztą przekłada się, widać teraz na rynku, w związku z tym, że nasze działania spowodowały dyskusję wśród producentów. Producenci zaczęli dyskutować na temat jakości surowca i sygnalizują problem, że jest coraz trudniej z surowcem, z czystym surowcem, z dostępem do czystego surowca. I tutaj zwracają się w stronę państwa z prośbą o wsparcie w tym temacie. Tak, żeby tutaj troszeczkę zachęcić rolników, gospodarstwa rolne, które dostarczają ten surowiec, do tego, żeby ograniczyć opryski różnego rodzaju substancjami, by móc dostarczyć konsumentom produkt, którego konsumenci coraz bardziej się domagają, tak? A jakbyś mógł wytłumaczyć, o co chodzi z tym glifosatem, że dlaczego on jest stosowany? Glifosat jest substancją, która jest herbicydem, tak? Herbicydem totalnym nawet. Oznacza to tyle, że tam, gdzie się go używa, to praktycznie cała roślinność przestaje istnieć. I rolnicy stosują go z założenia, stosują go przed rozpoczęciem prac polowych, tak żeby pozbyć się roślinności w miejscu, w którym będą uprawiać jakieś tam zboże. I to jest pierwsza funkcja takiej substancji. Drugą funkcją, i to przez długi czas było na opakowaniu napisane, jest desykantem. Czyli służy do dosuszania ziarna zboża. Czyli powiedzmy sobie, są żniwa i tuż przed żniwami stosuje się glifosat, tak żeby go wysuszyć, żeby spełniał wszelkie normy, jeżeli chodzi o wilgotność przed skupem. Tak. Żeby ziarno wysuszyć, tak? Dokładnie tak. Jeżeli nie jest wysuszone, to co się dzieje? Jeżeli nie jest dosuszone, to nie spełnia norm, więc rolnicy dostają mniejsze pieniądze za to. Aha, a kiedyś przed czasami glifosatu, jak rolnicy suszyli? To znaczy, no tutaj generalnie
praktycznie rolnicy wyłapywali ten dobry moment do koszenia albo po prostu na polu ziarno było suszone. Przypuszczam też, że nie były te normy takie wyśrubowane, jeżeli chodzi o skupy. Często stosowało się może troszeczkę bardziej wilgotny surowiec. Ja pamiętam swój pierwszy moment, kiedy usłyszałem o tym dosuszaniu glifosatem kasz gryszany. Przeczytałem właściwie na jakimś tam portalu, takim kompletnie w jakiejś dyskusji, w komentarzach. Portal kompletnie taki no, nie wzbudzający absolutnie żadnego zaufania. To było jakieś 5 lat temu i po prostu jakby zdębiałem, bo nie zdawałem sobie z tego sprawy kompletnie. Myślę, że ta wasza robota czy robi dużo dobrego, bo myślę, że tutaj właśnie świadomość konsumentów, no myślę, że jest bardzo mała. No zdecydowanie tak. Poza tym mam wrażenie, że też skończyły się dyskusje na temat tego, toczyły się dyskusje na temat tego, że na przykład produkty ekologiczne niczym się nie różnią od produktów konwencjonalnych, produkcji konwencjonalnej. To jest wybieg marketingowy. I praktycznie od wiele lat tak to funkcjonowało. Wiele nawet tytułowanych głów naukowych twierdziło, że to tylko wybieg marketingowy. Natomiast mam wrażenie, że od 2 lat już nie słyszę takiej dyskusji. Nasze raporty czarno na białym pokazują faktycznie wyższość tej produkcji ekologicznej. Tak? Ale przy tych, bo tak, bo jeszcze spytam o wiarygodność, a później o ataki na was. Tutaj podkreślacie, że badania zrobił Zakład Badania Bezpieczeństwa Żywności Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach. Rozumiem, że to jest placówka, która jest renomowana, tak? Tak, jest to instytucja państwowa praktycznie, która jest zakładem referencyjnym, jeżeli chodzi o badania w Unii Europejskiej. Takie było nasze założenie, żeby faktycznie mieć bardzo silny ośrodek, by ciężko było zakwestionować wyniki badań takiego instytutu. Jeśli wzięlibyśmy laboratorium jakieś takie podrzędne albo wręcz prywatne, to kwestionowanie by było łatwiejsze. W tym przypadku padają zarzuty o brak wiarygodności badań, natomiast te zarzuty często są szybko odpierane właśnie renomą tego instytutu. No tak, to cieszy bardzo z punktu widzenia takiego obywatelskiego i też takich moich doświadczeń z używaniem czy ze spieraniem się z różnego rodzaju ludźmi czy instytucjami, które negują takie oddolne działanie obywatelskie. Cieszy to, że oparliście się na renomowanej jednostce badawczej. No właśnie, a te ataki czy podważanie waszej wiarygodności. Z tego, co czytałem, to jednym z głównych oponentów jest Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin, które dla tych słuchaczy, którzy nie wiedzą, zachęcam zawsze do wpisania sobie w Google PSOR i zobaczenia, kto zrzesza to. Kto wchodzi w skład tego stowarzyszenia, kto jest, jakie firmy, duże korporacje są jakby w składzie tego PSOR-u. Co tutaj się takiego zadziało na linii wasze raporty, a stanowisko korporacji reprezentowanych przez PSOR? Znaczy, z PSOR-em to jest bardzo ciekawe. Zawsze się śmieję troszeczkę, że PSOR, rozwinięcie nazwy, jest Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin.
I to nie jest stowarzyszenie działkowców ani miłośników kwiatków i krzaczków, tylko faktycznie są to duże korporacje. Tam jest bodajże około kilkunastu firm produkujących chemię dla rolnictwa albo po prostu importujących tą chemię. Dodam, że na przykład myślę, że dla części słuchaczy może być znana firma Monsanto jeszcze, kiedy nie była zakupiona przez Bayer, no to była jedną z takich firm. To myślę, że myślącym słuchaczom da to do myślenia właśnie. Tak, no konsumenci na pewno nie mogą przynależeć do tego stowarzyszenia. Nie ma, to jest zamknięte stowarzyszenie tylko dla tego typu firm. Jest to typowa organizacja lobbyingowa, która działa na rzecz właśnie producentów i importerów chemii dla rolnictwa. I faktycznie PSOR wypowiedział się krytycznie na temat naszego raportu, zakwestionował rzetelność naszych raportów. Natomiast nigdy nie podał argumentu, dlaczego nasz raport jest nierzetelny. Natomiast SOR często wypowiada się jako ekspert, jako niezależny ekspert, a my zawsze podkreślamy to, że trzeba wiedzieć faktycznie, czyje interesy reprezentuje, czy to jest obiektywna opinia, czy subiektywna. W przypadku PSOR-u jest to zdecydowanie subiektywna opinia grupy interesu, która działa właśnie na rzecz konkretnych firm. No dobrze, to pytanie, zbliżamy się do końca, natomiast czy ty uważasz, że jeszcze warto coś o czymś wspomnieć, co jest istotne z punktu widzenia teraz tego, co robicie? To znaczy, no tutaj zachęcamy konsumentów faktycznie do wspomagania tego typu działań, do wspierania, do interesowania się, szukania informacji w sieci, bo przypuszczamy, że tych informacji będzie coraz więcej, tak? A tutaj trochę to jest w naszym wspólnym interesie, zarówno wspólnym, jak i prywatnym, z tego względu, że to tutaj rozmawiamy o naszym zdrowiu, tak? To, co mówiliśmy na początku o tej toksyczności ostrej, faktycznie substancje, które są zawarte w żywności, nie położą nas trupem zaraz przy półce, natomiast one się odkładają w naszym ciele, oddziaływują na nasze zdrowie. Natomiast to oddziaływanie dopiero ujawni się za parę lat, kiedy na przykład będzie bardzo ciężko przeprowadzić taki związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy tym, co zjedliśmy na przykład 10 lat temu, a tym, że na przykład w tym momencie rozchorowaliśmy się na nowotwór albo na jakieś inne schorzenie, które w dzisiejszych czasach zostało nazwane chorobami towarzyszącymi. Także warto mieć to na uwadze, tak? I szczególnie w dzisiejszych czasach ważne jest budowanie tej odporności naszej zdrowotnej na bazie właśnie czystych, zdrowych produktów. A spytam jeszcze, czy Ministerstwo Rolnictwa albo Ministerstwo Zdrowia was, nie wiem, zaprosiło do rozmowy, wykazało zainteresowanie oficjalnie tak tą działalnością oddolną, obywatelską? Też ciekawy wątek poruszyłeś, w związku z tym, że swego czasu próbowaliśmy zainteresować się Ministerstwo najpierw Rolnictwa. Ministerstwo Rolnictwa odesłało nas do Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwo Zdrowia odesłało nas do Ministerstwa Rolnictwa i się śmialiśmy troszeczkę, że znaleźliśmy się mniej więcej na wysokości ulicy Świętokrzyskiej w Warszawie, bo ani ministerstwo, ani drugie nie było zainteresowane tematem raportów. Też pisaliśmy do UOKiK-u z informacją, że mamy taki raport i chętnie przedstawimy wyniki, natomiast praktycznie zero zainteresowania ze strony tego typu instytucji. Rozumiem, że też Ministerstwo Edukacji, które no, ja widzę w takim trójkącie, też powinno być zainteresowane, ale nie było, tak? Znaczy Ministerstwa Edukacji nie ruszaliśmy. Nie podchodziliśmy do Ministerstwa Edukacji. No tak, ale ja też rozumiem, że samo z siebie, no przecież niekoniecznie musieliście ich interesować, ale rozumiem, że informacja w przestrzeni publicznej była dostępna, media faktycznie relacjonowały, czy opowiadały, czy mówiły o tych waszych raportach.
No i samo z siebie Ministerstwo Edukacji, no wypadałoby, żeby też się zainteresowało, no ale rozumiem, że takiego zainteresowania nie było. To No znaczy, bo... to co słyszeliśmy od naukowców naszych, z którymi współpracujemy, to że temat po publikacji raportu o kaszach gruczanych był szeroko dyskutowany na różnych konferencjach naukowych, że naukowcy rozmawiali o tym, natomiast no, my nie byliśmy zaproszeni. Raczej był obrabiany materiał, to też jest fajne, bo faktycznie cieszymy się, że to dotarło jednak też do osób, które na co dzień pracują z tego typu tematami i też w mediach pojawiały się dyskusje różnych opcji politycznych na temat tego, że jest to temat, którym warto się zająć. No właśnie, a jeszcze, a politycy? Politycy, bo tutaj faktycznie opcje polityczne, no to wydawałoby się, że jakieś partie polityczne, które tak na co dzień tak dużo mówią o tym, że dbają o interes obywateli publiczny, ale rozumiem, że tutaj też cisza. Cisza, tak. Na razie cisza, cisza, spokój. Różnego rodzaju organizacje rolnicze faktycznie w takiej dyskusji politycznej to poruszały, natomiast chyba nie zostało to. Ja nie zostało to podchwycone przez jakąkolwiek partię. Póki co. Okay. Liczyliśmy trochę na wybory w tym roku. Publikacja raportu miała się odbyć przed wyborami, licząc na to, że faktycznie któryś z kandydatów podniesie tę rękawicę. Natomiast no, tutaj pojawiły się inne czynniki, które wpłynęły na to, jak ta kampania wyglądała. Aczkolwiek nie zrażamy się, wygląda na to, że przed nami kolejna kampania prezydencka, także zobaczymy. No właśnie, jeszcze czas do 20 bodajże 8, taki jest, taki gdzieś chodzą, taki termin wyborów, jeszcze jest czas, więc być może... Natomiast tutaj, to wejdę ci w słowo jeszcze, to widać tutaj ze strony producentów pojawia się taki głos w dyskusji dość silny na temat właśnie tej jakości surowca, który apeluje do strony politycznej, do strony rządowej, że no, trzeba podjąć ten temat w dyskusji i przypuszczam, że no, będzie ten temat poruszany. No dobrze, dziękuję. Tutaj postawmy kropkę. Dziękuję Marcinie za rozmowę. Dziękuję. Dzisiaj gościem Państwa i moim był Marcin Galicki, współtwórca programu Food Rentgen. Myślę, że z Marcinem będziemy rozmawiać przy okazji następnego raportu. Natomiast Państwa zapraszam na stronę Instytutu Spraw Obywatelskich. Tam szczegóły też jest, linkujemy do raportu. No, warto czytać, myśleć, a później działać, bo to bez działania niestety niczego nie zmienimy na lepsze. Dziękuję i do usłyszenia za tydzień. Do usłyszenia. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w następnej audycji Czy masz świadomość? Wszystkich naszych podcastów możesz słuchać na portalu www.instytutsprawobywatelskich.pl. Słuchaj, myśl, działaj!